Witam Was już w drugim odcinku z Concordii. Właśnie dobijam 42 level expy tutaj, ponieważ tu lepiej leci niż na szponach, ogarniając tutaj spota. Więcej po prostu procent mamy niż te dwie grupki na szponach. Oczywiście wskowyt, status ulepszony, więc widzimy się na kolejnych level upach. Trochę dzisiaj planuję wyexpić, więc zaraz się widzimy. I dobra, dobijamy 4-3 level, szybko poszło. 7 wermutów, rękawiczkę założyłem. Tutaj level dużo szybciej mi idzie na razie niż w tym V2. Tak, V2, więc jeszcze V3 to się zobaczy. Jak dobiję 5-5 level, dobra, otworzę to 8 wermutów, zaczarowanie. Trochę zaczarowań i rady. Bardzo dobrze, że rady, bo tu mam do przeczytania. Zebrałem to WZ. A tu jest, nie zauważyłem. 2Q to M9. Dobra, widzimy się na kolejnym level upie. Ok, dobijamy 4-4 level. Tutaj tylko 3 permaty. Ale są wzmianki, ten naszyjnik zmiksuje jego, później zrobi się na 9. Jest level up. To miksuje naszyjnik. Żeby PZ był. 2KPZ, 8 krytyk, 10 przeszywa. Lepiej być chyba nie mogło, jak pod expa. Expimy dalej, no. Tak ładnie tu exp idzie. Zobaczcie, za taki spot 6% mam. Schodzi w chwilę. I ile będzie? 14 dobije. No nie, ale i tak ładnie. Nie, jest jednak 14. No czyli 8% za takiego spota. Level to jest 5-10 minut. Dobra, widzimy się na kolejnym 4-5 level upie. I dobijamy 45 level. 3 bermaty, dłoń krytyka, dłoń przebicia i pedek. I jest, jeszcze nie ma. Teraz jest, jeszcze dwie dramatyczne dropy. To się od razu otworzy. Rękawica i rękawica. Bardzo dobrze. Dobra. Jeszcze 7 minut po expie. I sobie zrobię krótką przerwę, więc od. I okej, tutaj w międzyczasie sobie dobiję buzi. I te dowodzenie ogólnie na G. Chyba już mi starczy. Dowodzenie mam od synka, pozdrawiam go. Dobrze. 9Q7. Nawet za dużo mi dał. I jest G1. Od razu to spróbujemy przeczytać, a już bez rad. No to chyba trudniej wchodzi. Na wszystkie co miałem we Q to nie powodzenie. Ale jest G1, daje ponad 50 ataku. Przynajmniej tak mi się zdaje. Dawało 51 na M9. Teraz może nawet 60. Dobra, to idę zaraz expić. I dobra, dobijamy 4-6 level. 4 bermaty. Co z nich było? Wykrywacz, dłoń krytyka, marbur i złota moneta. Jeszcze skowyt. Jest level up. Widzimy się przy kolejnym. A, jeszcze zapomniałem przeczytać nie WZ, tylko Weilaosi, czy jakoś tak. Mam tu rady, perełkę sprzedałem białą i parę innych rzeczy. Dobra. I tu trzeba 155 ksiąg, jakby ktoś nie wiedział, możecie mi odkładać. Chętnie odkupię. Tak 300 000 za sztukę mogę dać. Więc jak macie, piszcie. Na YouTubie, na Facebooku lub tutaj w grze. I dobijamy 4-7 level. Jeszcze kilka procent, ale ten spot dobije i powinno wpaść spokojnie. Jest i kolczyki z niebiańskich łez. Zbieram to, bo
po 2-3 kaka nawet zejdą. Jak się stoi ze sklepikiem. Dobra, jedziemy dalej do 5-0. Pompujemy. I dobijamy 48 level. Tu jeszcze pomoc sobie zarzucę. Dwa małże mi dropły. Nie wiedziałem, że dropią. Myślałem, że te co stają w M1 to z fishbotów wszyscy mają. A tu jednak nie. Dropią chyba ze wszystkich potworów. Dobra, tutaj skowyt. Jeszcze jeden permat dropnął. Jak myślę, otworzę sobie te dwie małże. Co puste i kawałek kamienia. No to jakieś 8 kaka poszło. Pedek, dłoń. Nic treściwego. Pedeki tu odkładam, rękawiczkę zaraz założę, bo mi się skończy. I monetkę też tu połączę. Dobra, pompujemy do 4,9. Więc zaraz wrócę. I dobijamy 49 level. Tu zaraz spot się zrespi. Otworzyć permaty czy później? Dobra, otworzę teraz Exo i błogosławieństwo Boga Smoku. Coś jeszcze. Tutaj kolczyki mam, później się je pomiksuję do PvP już. Więc lecimy do 5-0 levela. I dobijamy 50 level. Tutaj zręczność już ulepszam. Na PDQ pół godziny teraz, bo wcześniej miałem na godzinę. Po 3,5 kaka, to myślę, że nie są drogie, bo to jest chwila zarabiania. Jest 50 level. Instruktor jazdy konnej. Otrzymałeś punkt. Sobie od razu ulepszę nacięcie z siodła. I tutaj wskopyt. Mam jedną małże, kawałek kamienia, trochę lipa. I wzmocnienie, swój. O, rady są. Są rady, jest dobrze. Nawet razy 2. 20 rad. Tyle gdzieś. Nie, więcej mi brakuje do pomocy na G. Ale to się dokupi. Tutaj zgarnę spoda, żebym miał na expa na Q. I zaraz wam pokażę coś ciekawego. Co mi się udało. No, dokonać, nie, no, zobaczycie za chwilę, więc Z2. Okej, to co chciałem wam pokazać, to ile mam kasy. Skąd mam tą kasę? Wymieniłem za Rawę, na Rawie dałem 2 kaka, za 900 kaka tutaj. Zmianki sobie kupiłem, trochę EQ trzeba zmienić i zmiksować. Jeszcze przy sobie kupię zbrojka, bo widziałem gdzieś na 5-4 tutaj stało. O, jest. Taką zbrojkę 114 defa za 17 kaka. Myślę, że przystępna cena. Dobra. Tu mam 118 zmianek, więc sobie pomiksuję EQ. Na pewno tarczę 12 inta zrobię. Bronzę to jeszcze się by przydało zmiksować. Ebony jakieś lepsze. Naszyjnik to w ogóle zmienić. Buty też jakieś kupić. Ogólnie to zrobię jakieś zakupy, przejrzę. Co gdzie jest. Może coś kupię. I zobaczymy się później, podsumuję co zmiksowałem, co kupiłem. Bo to trochę nudne będzie, jak będę latał po sklepikach albo miksował bony, więc zobaczymy się za chwilę. Dobra, wiecie co, tam za bardzo nic nie zmiksowałem. Tutaj te kalipa jest MNO, tylko weszło 15 blok, 10 odbicie w tarczy, no to myślę, że już mogę iść expić. Jakoś nie mam weny na miksowanie. Na szopkach nic za specjalnego nie ma. Po prostu przełożę sobie hajs na szopkę, bo tak to jak będę tu miał, to zaraz wydam. A na szopce się ta kasa rozmnoży. Wiecie, taniej kupię, drożej sprzedam. Jak to jest taki mój sposób zarobku, nie tylko mój, tak dużo teraz osób robi. Dobra, no to ja sobie idę expić, kasę przełożę. Tą zbrojkę już
za 4 levele założę, mam zamiar wbić. Najlepiej by było tak 6-1, to sobie kupię pedeki na godzinę, żeby była większa. O! Tego nie widziałem. Na 3 godziny? Przecież to jest ten łączony, to jak ja założę teraz dwa pedeki. Pierścień półksiężyca. Dobra, na razie bez tych magicznych pierścieni, bo jak ja jak wydam już 100 kk, to później kolejne 100. A tu mam kupować zmianki po 7 kk, sprzedawać po 9. I szukam dalej. Dobra, znajdę sobie te pedeki i widzimy się już na level upach za 2. I okej, dobijamy level. Zmieniłem trochę spota. Expy tutaj na ostatniej platformie w świątyni. No, expy tu leci fajnie. Dobrze się lurają na pelerynkach, fajnie się bloczą. Jak na 5-0 level myślę, że nie wiem ile expy, bo byłem V2. PDK założyłem niepotrzebnie, bo tam lipnie mi trochę leciało. Ale myślę, że z 10 minut i level mam. Czyli nie jest tak najgorzej jak nasza mama. Jeszcze tu bermatycznym i dropem. Bermatyczne otworzymy pod koniec, tylko teraz będę pokazywał same level upy. Ile jeszcze? Na 1% to zaraz powinno wpaść, jak się spot zrespi. I będę musiał skoczyć po pelerynki w międzyczasie. Bo nie zobaczyłem, że mam tylko 200. Dobra, i teraz będzie level. Jest level up. Standardowo skowyt. I widzimy się na kolejnym level upie. I dobijamy 5-2 level. I ciśniemy dalej do 5-4. Na 5-4 na chwilę robię przerwę z ekspieniem, tak myślę. Trochę metków pobiję. Dobra, jest 5-2. Ciśniemy do 5-4. Ok, dobijamy. W tej chwili 5-3 level. Tutaj błogo zarzucę. Ile brakuje? 2% niecałe. Te magiczne rudy miedzi mi tu dropem, ale chyba to nic nie jest warte. PDK założyłem tego. No level leci w miarę szybko, expi się przyjemnie. Gadam sobie na teście. I tak można expić. Dobra, jeszcze jeden level. Widzimy się za chwilę, muszę skoczyć po balerynki jeszcze. Więc... I okej, dobijamy 5-4 level. Byłem w mieście po pelerynki. I w sumie tylko pelerynki. A nie, jeszcze Vej Laozi kupiłem, tu na G2 wbiłem od razu. Już nie nagrywałem. I jest 5-4 level up. Jeszcze parę procent na Q trzeba wbić z 10. I można już przymierzyć zbrojkę. A, włosy jeszcze zmieniłem. Taką blondynę zrobiłem z tej szamanki. I teraz jeszcze się jakiś ten... Jep, stolika. O, i teraz ta szamanka jakoś wygląda. A nie cały czas w tej zbrojce. Ile defa więcej? No 60, to jest sporo. Dobra, to ja sobie dobiję tu parę procent i się zobaczymy. Nie wiem. Jak to będę robił, może EQ zmiksuję, coś skminić trzeba będzie, czy też expić. Więc teraz sobie robię krótką przerwę w expie. A jeszcze wcześniej zapomniałem otworzyć bermatycznych, to ja teraz otworzę, że zobaczę ile rad. 13. Dobra, to szybko otworzę. Zmianek nic. Tu trochę porządek w EQ zrobiłem, bo był syf. Rad ile? Też nic, bo to wielka lipa. Pewnie to nie krytyka. Dobra, nieważne. Teraz zmianki tu odłożę. Coś miałem też zrobić. O, tutaj. Otworzyć skrzynię eksperta zapomniałem. Zapominam cały czas o niej. I co się dostało? Skrzynię mistrza, zieloną miksturę, dużą. Trochę pelerynek i przepustka, czyli ogólnie lipa.
No, mogliby coś lepszego dodać, bo takie rzeczy. No, lipnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, no to ja wystawiam sklep, idę spać i jutro z rana trochę poekspimy. Ok, dobijamy 5-5 level i chyba się przerzucę na V3. Zobaczę zaraz, jak tam ogarniam. Tu wcześniej kupiłem Q. 15 bermatów dropło na ten level. Rękawice miałem założoną, ale już się skończyła. Coraz wolniej tu leci, więc do V3 trzeba się przenieść. Ale teraz na lajcie ogarniam. Wcześniej bez tej zbrojki padałem nawet. Tutaj mam pomoc smoka, parę skowytów. O, i tu Veilozy. Sobie teraz przeczytam. Jest level up. I teraz w co ulepszać? W talizman chyba. Bardziej do PvP czy pod expo to? No nie wiem. Może talizman. Dobra. No to widzimy się za chwilę. Wskoczę do miasta po rady i przeczyta się ku. Tylko wbiję parę procent, żeby był exp. Dobra, kupiłem. Mam 18 rad, ale jeszcze mam te bermaty wcześniej nie otworzone. No to teraz otworzę. O, coś mnie trochę zlogowało. Eliksir dropnął. Tak, na ile to jest? Więc ten na 30 wyrzucę. No i 3 rady. Mogło być lepiej. A zmianek? Ile było? Chyba 33. Aha. Coś mnie zlagowało chyba. No, na to mnie wywaliło. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Dobra, oddajemy teraz ząb. Chyba jeszcze 5 zostało. I ten jest zepsuty. Aha, jeszcze muszę wbić tą. Nie tą, tylko skowyt na M, bo jest na 17. Zapomniałem wcześniej dobić. To już biegniemy. W tym czasie przeczytam może pomocę. Dobra. Później przeczytam, bo teraz albo czytam, albo biegnę. Może spróbuję dwie rzeczy na raz. I tylko zawsze coś nie trafia. Dobra. Coś mnie zlagowało, no to klikam na wszystkie możliwe Q. Ile? 4 do M10. Jest M10. Ile teraz daje procent? A nie, jeszcze jedno Q. No to nie kliknąłem chyba. Jest 30% bez EQ na INTA. Teraz gdzie jest to do resetowania? Kurde, tak mnie laguje, że dwa sklepiki na raz otworzyć. Chciałem. Ten shop drugi. Tak, trafiłem. Dobra, wezmę dwa na wszelki wypadek. Smoczy skowyt. Tak, cofam. Tam dalej sobie przejadę, żebyście nie mieli pokazu slajdów. Coś z internetem mi się dzieje ostatnio, nie wiem co. Dobra. I wszystko w skowyt. I nie wszedł za pierwszym razem, za drugim wejdzie. Tak. I tak. I przydałoby się zrobić EQ z US. Już takie, myślę, pod PvP trochę. Dobra, to ja sobie już to sam wbiję, nie będę was tu zamęczał. I wezmę zmianki z shopka, bo kupiłem taniej, żeby sprzedać drożej, ale tego shopka cały czas mi wywala, no to wezmę trochę zmianek jakieś, żebym miał ze 100 i spróbuję coś skminić z tym EQ, co tutaj jest, ulepszyć. Dobra, więc się zobaczymy, jak już zrobię i nie wiem co. I dobra, z miksowania mi wyszedł taki naszyjnik. Do expa typowy strzały
Złoto i omdlenie, to już go zmienię, bo ten ma tylko przeszywkę i trochę kryta. A tu mam jeszcze 5 przeszywek. Lepsze omdlenie do V2. Bransa taka do miksu. Tutaj w sumie to jest chyba lepsza, bo ma 5 kryta. Butki tu fajne mi wpadły. 1,5 kapeszeta, szybkość ataku, krytyk i 2 razy strzały. To już się zmieniam. I takie niebianki pod PvP, 10 luda, 10 miecze, 12 dwuręka, 5 strzały. Na razie je zostawię, może kiedyś mi się przydadzą w PvP. Tutaj jak widzicie M3 już jest. I co jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko. A, na TT. Na to EQ wyszło trochę, nieco ponad 100 zmianek, więc myślę, może mogłoby wpaść szybciej, ale nie jest najgorzej. Więc ja idę expić do V3 i widzimy się na level upie. I okej, dobijamy 5-6 level, ostatni już w tym odcinku. Nawet dobrze mi exp idzie na pelerynkach, stoję sobie tylko w miejscu i luram do rogu. Ładnie się bloczą, schodzi to jakoś. I dobra, jeszcze 1%. To akurat zgarnę resztę. I uwaga, yep, level up. Dobra, tutaj 8 bermatów dropu, no to się otworzy. 4 zmianki, jakieś rady były? Nie, nie było. Trochę lipa, ale jak są 4 zmianki, można zamiksować tą bransę. Nic, bo bez pożeta to lipa. 1510. Luda, 5 magia, trochę za mało na tą magię. 2 kapeżeta, 5 luda. No zostawię na razie, bo jedną zmianę to nawet mi beżet nie wejdzie. I dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie też będę expił, bo trzeba pompować level, żeby nie być najsłabszym w gildii. To więc do zobaczenia, na razie, cześć.